Paweł Edmund Strzelecki, słynny podróżnik i odkrywca. W Australii spędził 4 pracowite lata, pokonując pieszo prawie 12 tysięcy kilometrów. Po zakończeniu badań naukowych w Australii zamieszkał w Londynie. Tam opublikował swoje wielkie dzieło The Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land. Elegancki, dowcipny, towarzyski, opromieniony sławą. Był ozdobą salonów. Na wieść o klęsce głodu w Irlandii rzucił wszystko, by ruszyć bliźnim z pomocą. Zgłosił się do brytyjskiego komitetu pomocy jako ochotnik, gotów pracować za darmo. W 1846 roku na Szmaragdowej Wyspie pojawiła się zaraza, która w niezwykłym tempie obracała ziemniaki w śmierdzącą bryję. Chłopi tracili swoje plony. Nastała klęska głodu, a z nią epidemia chorób. Ludzie masowo umierali. W przytułkach, szumnie zwanych domami pracy, na ulicy, w polu. Ale to nie zaraza była początkiem kryzysu. Sytuacja pogorszyła się wcześniej, kiedy brytyjscy ciemiężyciele nałożyli na katolicką Irlandię drakońskie prawo ziemskie. Irlandzkim chłopom nie wolno było posiadać własnej ziemi. Mieszkali w dzierżawionych chatach. Uprawiali poletka, jakie im przydzielono za ciężką pracę u obszarników. Głównym pożywieniem były ziemniaki. Gdy wytłukła je zaraza, zapanowała klęska głodu. Zagorzałym krytykiem drakońskiego prawa ziemskiego był członek brytyjskiego parlamentu, kwakier John Bright. Zamierzał on walczyć o to, by irlandzkim chłopom przywrócić prawo posiadania ziemi. 7 września 1849 roku zapisał w swoim dzienniku, że w hotelu Reynolds spotkał się z hrabią Strzeleckim. Hrabia powiedział mu: chyba nawet sam diabeł nie mógłby wymyślić gorszego prawa, które tak skutecznie zrujnuje biedną Irlandię. Zdaniem Strzeleckiego chłopi powinni dostawać wynagrodzenie za wszelkie usprawnienia w dzierżawionej zagrodzie czy na polu. Wtedy mieliby większą motywację do pracy, a to doprowadziłoby do redukcji bezrobocia. Tak o Strzeleckim pisał Bright. Grzybopodobna zaraza, Phytophthora infestans, w ciągu zaledwie 5 dni obracała zdrowe ziemniaki w śmierdzącą bryję. Wskutek klęski głodu i epidemii chorób chłopi umierali tysiącami. Brakowało trumien. Okres ten nazwano wielkim głodem, ale chyba niesłusznie, wszak na ziemi landlordów uprawiano różne zboża i hodowano bydło. No ale to nie dla biedaków. Wszystko szło pod eskortą na eksport. Ale oto obok szatanów ciemiężycieli pojawili się aniołowie pomocy i dobrzy Samarytanie. Ofiarom klęski dużo pomagali kwakrzy, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół, a również Asenat Nicholson, William Foster, James Tuke, Indianie Choctaw, kapitan Robert Forbes. Stowarzyszenie Przyjaciół otwierało wiele darmowych garkuchni. Dary pieniężne i materialne napływały z wielu krajów, a w samej Anglii powstał brytyjski komitet pomocy dla głodującej ludności Irlandii i Szkocji. Jak podaje profesor Christine Kinnealy, brytyjski komitet pomocy zebrał około 470 tysięcy funtów. To jest dwukrotnie więcej niż Stowarzyszenie Przyjaciół, aczkolwiek komitet nie uzyskał takiego wielkiego rozgłosu jak kwakrzy. Strzelecki, dobiegający 50, zgłosił się do brytyjskiego komitetu pomocy. Był świetnym nabytkiem, miał bowiem wiele zalet. Był człowiekiem nieskazitelnie uczciwym i energicznym, współczuł pokrzywdzonym, miał dar jednoczenia ludzi, a również talenty menedżerskie. Potrafił dobierać sobie wiernych współpracowników.
Miał dobry kontakt zarówno z Brytyjczykami, jak i Irlandczykami. Był silny i odporny. Po australijskiej zaprawie miał krzepę. Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 czerwca 1797 roku w Głuszynie na obrzeżach Poznania. Jego rodzice pochodzili z wybitnych rodów szlacheckich. Jako młody człowiek Paweł dostał posadę na Kresach, był zarządcą pełnomocnym majątków księcia Sapiehy. Dzięki talentom menedżerskim Paweł przywrócił majątkom dobrą kondycję finansową. Nic dziwnego, że Sapieha zapisał Strzeleckiemu w testamencie fortunę. Po śmierci księcia krewni zakwestionowali testament. Strzelecki odważnie podał sprawę do sądu. Ostatecznie drogą polubowną przyznano mu 1/4 sumy. W 1829 roku Strzelecki wyruszył na podbój świata. Samouk miał ambitne plany, badania geologiczne i poszukiwanie bogactw mineralnych. Po eksploracji obu Ameryk, Wysp Karaibskich i Oceanii, Strzelecki przypłynął do Australii. Był to dzień 25 kwietnia 1839 roku. W ciągu 4 lat z pomocą aborygeńskich przewodników przemierzył pieszo ponad 11 tysięcy kilometrów. Warto podkreślić, że przez terytoria plemienne zawsze przechodził pokojowo. Na swoim koncie miał 4 ekspedycje, w tym odkrycie i eksplorację Gippslandu, za co Towarzystwo Historyczne Stanu Wiktoria uhonorowało go 7 kamiennymi obeliskami. Lista dokonań Strzeleckiego w Australii jest imponująca. Odkrył srebro, złoto, węgiel i wiele innych minerałów. Odkrył najwyższy szczyt Australii i nazwał go imieniem generała Tadeusza Kościuszki. Odkrył i zasugerował szybkie zasiedlenie Gippslandu, wskazując na jego wielki potencjał gospodarczy. Postulował irygację na wielką skalę. Sporządził wiele map i raportów. Trzeba dodać, że ubolewał nad dramatycznym położeniem aborygenów, zawsze z szacunkiem odnosząc się do ich kultury. Strzelecki opuścił Australię 23 kwietnia 1843 roku. Do Europy wrócił przez Azję, osiedlił się w Londynie, tu 2 lata później opublikował swoje dzieło The Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land. Dodatkiem do tego dzieła była niezwykle szczegółowa mapa geologiczna o rozmiarach 8,5 metrów. W listopadzie 1845 roku Strzelecki otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Wiódł luksusowy żywot. Był ozdobą salonów, które nagle postanowił rzucić. Tragiczna sytuacja w Irlandii wstrząsnęła jego sumieniem. Chciał pójść z pomocą chorym i głodującym. Brytyjski Komitet Pomocy był świadom rozlicznych zalet Strzeleckiego, jak i tego, że pokonał w Australii ponad 11 tysięcy kilometrów pieszo. Wyznaczył mu więc pracę w zachodniej Irlandii, gdzie sytuacja była najtrudniejsza. Miał więc pracować w hrabstwach Donegal, Sligo i Mayo. Strzelecki wyruszył na obchód terenów. Był przerażony tym, co zobaczył. W Carrick-on, Shannon, znalazłem dom ubogich i szpital, zatłoczony półnagimi, wychudzonymi mężczyznami, kobietami i dziećmi, ofiarami dezynterii i febry, które kończyły się zwykle tragicznie. Codzienna ilość zgonów przewyższała ilość strumień, które miejscowość dostarczyć może. Pomiędzy Carrick i Sligo zaobserwowałem niezliczoną ilość błąkających się i obszarpanych rodzin. Jedni snuli się, drudzy przysiedli na skraju drogi wskutek całkowitego wyczerpania. Wszyscy zaś sprawiali wrażenie przygnębionych, złamanych, wyczerpanych. Były to straszne skutki głodu, choroby i surowego klimatu. W
Sligo ujrzałem ulice rojące się od nędzarzy, podnieconych wskutek głodu, lecz karnych i odnoszących się z szacunkiem do ludzi i ich własności. Baronia Eris. Wszędzie tragiczna, wyciskająca z oczu łzy nędza. Ofiarą febry i dezynterii pada coraz więcej ludzi, co zwiększa śmiertelność w rejonie. Burze śnieżne zatrzymywały mnie w drodze. Często zmuszony byłem zejść z wozu i dalej iść pieszo. Baronia Balina Hinch. I to równie wielka nędza. Jej mieszkańcy są tak samo pozbawieni energii i przedsiębiorczości, brak im chęci do zarabiania na życie uczciwym wysiłkiem i pracą. Rezygnacja i nadzieja na pomoc to jedyne przejawy życia okazywane przez nędzarzy. W marcu 1847 roku Strzelecki zachorował na tyfus. Kiedy wyzdrowiał, dalej kierował akcją pomocy, aczkolwiek skutki choroby odczuwał do końca życia. Śmiertelność spowodowana tyfusem była bardzo wysoka. Strzelecki twierdzi, że swoje wyzdrowienie zawdzięcza lokalnemu znachorowi, który mu przystawiał pijawki. A może to krzepa nabyta w Australii ocaliła go przed śmiercią? W kolejnych raportach pisał: żadne pióro nie opisze nędzy, którą jestem otoczony. Osiągnęła ona obecnie taki stopień tragizmu, że niemożliwa jest tu przesada lub przekręcanie faktów. Możecie wierzyć we wszystko, co słyszycie i czytacie, gdyż to, co widzę tutaj, przewyższa wszystko, co kiedykolwiek czytałem o klęskach minionych i obecnych. Przykro mi zawiadomić, że w ciągu ubiegłego tygodnia rozpacz coraz bardziej przygniatała ludzi. Wypadki śmierci, zdarzające się na drogach i ulicach, są coraz częstsze. Strzelecki przejęty był zwłaszcza losem dzieci. Sam był sierotą. Jego ojciec zmarł, gdy Paweł miał 4 latka i 10 lat, kiedy zmarła jego matka. Strzelecki martwił się, że horror, jakiego doświadczają irlandzkie dzieci, zostawi na nich trwałe blizny. Trzeba było coś natychmiast postanowić. Ale co? Strzelecki wpadł na pomysł niby bardzo prosty, ale nowatorski, wręcz rewolucyjny. Obecny system pomocy rodzinom poprzez rodziców był niby poprawny, powszechnie stosowany na całym świecie. Ale Strzelecki odwrócił to do góry nogami. Stwierdził, że pomocy należy udzielać rodzinom nie poprzez rodziców, ale poprzez dzieci. Ten nowy system wprowadzono najpierw w Westport, a potem w innych okręgach, gdzie sytuacja była szczególnie trudna. października 1847 roku hrabia Strzelecki napisał do brytyjskiego komitetu pomocy, że ustawa o doraźnej pomocy pożyteczna jest na etapie pomocy dorosłym, ale nie zdaje egzaminu w akcji pomocy dzieciom, które w ogólnym wyścigu za chlebem ostały się na szarym końcu. Jestem pewien, pisał Strzelecki, że szkoły mogą tu odegrać rolę solidnej machiny. Nakazałem rozdać uczniom odzież i ustanowiłem jeden szkolny posiłek dziennie, którego koszt wynosi średnio 1/3 pensa. Mając na względzie dobro dzieci, Strzelecki namówił skonfliktowanych księży katolickich i protestanckich do podjęcia wspólnych działań. Obydwie strony uzgodniły, że w tej nadzwyczajnej sytuacji, kiedy gołym i głodnym dzieciom grozi cierpienie i demoralizacja, będą sprawiedliwie rozdawać odzież i jedzenie. I tak w bardziej zaawansowanych regionach Irlandii dzieci zaczęły się lepiej uczyć, poznały też zalety higieny. Strzelecki przykazał wszystkim inspektorom, aby do szkół objętych programem pomocy dostarczyć wodę, mydło, ręczniki i grzebienie. Nakazał też, aby każde dziecko przed posiłkiem umyło twarz i ręce oraz uczesało się. W
czerwcu 1847 roku brytyjski Komitet Pomocy mianował Strzeleckiego naczelnym administratorem akcji pomocy humanitarnej w Irlandii. Mając siedzibę w Dublinie, Strzelecki rozdzielał materiały i fundusze na terenie całej Irlandii. Pracował tak do września 1848 roku, kiedy to fundusze zostały wyczerpane. Trudno uwierzyć, że ten prosty pomysł Strzeleckiego zdziała cuda, a jednak okazał się wielkim sukcesem. Zanim pojawił się Strzelecki w irlandzkich przytułkach, nie stosowano zasad higieny. Budynki były zrujnowane, zawszone, przeludnione. Ich mieszkańcy masowo umierali na dezynterię i febrę głodową. Od chwili objęcia szkół akcją pomocy Strzeleckiego, najedzona i ciepło ubrana dziatwa pozostająca poza przytułkami miała większe szanse przetrwania. Na pomyśle Strzeleckiego zyskali też rodzice. W raportach podkreślano, że bezpośrednia pomoc dzieciom pozytywnie wpływa na psychikę rodziców. Wiedzieli, że ich ukochane dzieci będą w szkole co dnia zadbane i nakarmione. Wolni od paraliżującego strachu mogli skierować myślenie na inne tory, jak zarabiać na życie z dala od zawszonych przytułków. Do brytyjskiego Komitetu Pomocy zaczęły napływać ze wszech stron Irlandii raporty o sukcesach Strzeleckiego. Lokalni działacze byli zdumieni szybkimi i pozytywnymi zmianami. W rozlicznych raportach pobrzmiewała ta sama nuta sukcesu. Uchylę rąbka tajemnicy. Przez 4 miesiące Strzelecki błagał nas o to, abyśmy planem pomocy zastosowanym w hrabstwie Mayo objęli całą Irlandię. Mieliśmy wątpliwości. Napisaliśmy więc do szefa rządowych programów pomocy Charlesa Trevelyana, aby ocenił propozycję Strzeleckiego. On również był na nie. Jednak w październiku 1847 roku Strzelecki w długim liście przedstawił nam takie argumenty, że ostatecznie ulegliśmy. I dobrze, że tak zrobiliśmy. Dostaję mnóstwo listów od wolontariuszy stosujących system Strzeleckiego. Piszą, że dokarmianie i odziewanie dziatwy szkolnej nie tylko ratuje je od śmierci głodowej, ale też wspomaga rodziców. Na przykład pułkownik Clark z Caersavin podkreśla, że żadne inne formy pomocy nie przyniosły tak wielkiej satysfakcji jak dokarmianie i odziewanie uczniów z rodzin nędzarzy. Dr Dempster z Ballinrobe pisze, że rodzice odetchnęli z ulgą, bo skoro los dzieci został zabezpieczony, to oni teraz mogą obejrzeć się za jakimś zatrudnieniem, zamiast wracać do przytułku. Według pana Marszala ze Skyberin, ludzie są teraz w lepszym nastroju. Kiedy człowiek widzi, jak jego dziecko błaga o kawałek chleba, to jest załamany. Ale teraz sytuacja jest inna, bo stymuluje rodziców do działania. Pewien ksiądz katolicki stwierdził, że od czasu akcji dokarmiania dzieci sytuacja stała się bardziej radosna. Kapitan Hotham z Tralee udał się na niezapowiedziane inspekcje do kilku szkół w rejonie. Z poczuciem ulgi odnotował, że w sytuacji powszechnej nędzy i tragedii widok radosnych i zdrowych dzieciaków bardzo go ucieszył. Kapitan Gilbert donosi ze Sligo, że widać pozytywne skutki, ponieważ zmalało zapotrzebowanie na pomoc dla dorosłych. Wielu rodziców opuściło przytułki na wieść, że ich dzieci mają pomoc w szkole. Uwolnieni od troski o dzieci, rodzice nabierają energii do walki o lepsze jutro. Pan Dean pisze z Clifden, że gdy tylko rozeszła się wieść, że dzieci będą karmione, w szkole pojawiły się takie tłumy dzieciaków, że z trudem można było je pomieścić. Tak więc trzeba przyznać, że pomoc udzielana w szkołach jest niezwykle cenna. Kapitan Mann donosi z Kilrush, że brak mu słów na określenie, jak świetne są efekty karmienia dzieci z biednych rodzin. Te istotki nie tylko nie cierpią głodu,
ale też nabywają dobrych nawyków, a ich rodzice mogą wreszcie skierować uwagę na poprawę bytu. Kapitan Oman i Skinner uznał, jak pozytywne są rezultaty strategii Strzeleckiego. Dużo podróżuje, wizytuje szkoły. Cóż to za kontrast z czasem, kiedy w Poor Law Union pojawiłem się pierwszy raz. Wtedy w całym kraju była masa wycieńczonych dzieci. Teraz już widzi się niewiele. Pan Darcy z Ballyshannon przekazuje naszemu komitetowi podziękowania za okazaną pomoc. Dziękuję również naszemu wysłannikowi, temu szlachetnemu hrabiemu Strzeleckiemu, za jego nieocenioną pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych nędzą. To był zwrotny moment w akcji pomocy, bowiem rodzice, widząc nakarmione dzieci, mogą się zająć poprawą swojego losu. W czerwcu 1849 roku brytyjski komitet pomocy zgromadził ponad 6 tysięcy funtów. Poprosił więc Strzeleckiego, aby powrócił do Dublina. Tam organizował żywność i odzież dla ubogich w Connaught i Munsterze. We wrześniu po zakończeniu pracy Strzelecki wrócił do Londynu. Tu zaczął działać w spółdzielni pożyczkowej dla rodzin kolonialnych, którą prowadziła Caroline Chisholm. Strzelecki udzielał się również w komitecie emigracyjnym prowadzonym przez jego przyjaciela Sir Sidney Herberta. Działał również w komisji emigracyjnej, którą kierował książę Wellingtonu, a która promowała emigrację z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Australii. Strzelecki zmarł w Londynie na raka wątroby w 1873 roku. Obecnie spoczywa w krypcie zasłużonych Wielkopolan w kościele świętego Wojciecha w Poznaniu. Paweł Edmund Strzelecki pracował niezmordowanie i bez wynagrodzenia prawie 2 lata w najbardziej nędzą dotkniętych rejonach Irlandii, pokonując tyfus. Trzeba kolejnym pokoleniom przekazać wiedzę o tym niezwykłym człowieku, o jego humanitarnej działalności, o jego genialnym pomyśle i o tym, że ponad 200 tysięcy irlandzkich dzieci uchronił od śmierci głodowej. Warto dodać sprawę kosztów, na którą zwrócił uwagę wielebny John O'Rourke. Wiele osób podjęło wtedy herkulesowy wysiłek, pracując bez wynagrodzenia. Nic dziwnego, że całkowite koszta administracyjne wyniosły zaledwie 12 tysięcy funtów, czyli około 2% całego budżetu. Strzeleckiemu widać bardzo leżało na sercu, aby cenne środki, podarowane z dobrego serca, trafiły nieuszczuplone do głodujących. Dzięki swemu doświadczeniu w zarządzaniu majątkami na Kresach, Strzelecki potrafił świetnie gospodarować, wspierany przez dobrze dobraną, uczciwą i pracowitą ekipę. W rezultacie 98% funduszy i zasobów materialnych Strzelecki skierował do właściwych adresatów. Jakiż to kontrast w porównaniu z chronicznym marnotrawstwem programów rządu brytyjskiego? Jakiż to kontrast z organizacjami charytatywnymi, które dzisiaj wydają po 40% na cele administracyjne? A ile to miliardów dolarów wyciekło z ONZ-owskiego programu Nafta za żywność? Humanitarne uczynki Strzeleckiego podbiły serca i umysły wielu ówczesnych ludzi. Cieszył się on szacunkiem najwyższych sfer. W 2 miesiące po powrocie do Londynu, 21 listopada 1848 roku, dostał za swoją działalność humanitarną tytuł lorda od królowej Wiktorii. Paradoksalnie w czasach współczesnych Strzelecki znany jest głównie ze swych odkryć i prac naukowych. Podkreśla się, że został za nie nagrodzony złotym medalem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, członkostwem tegoż towarzystwa, doktoratem honoris causa Uniwersytetu Oksfordzkiego. To wszystko jest ważne. Ale czy nie jest ważniejsze, że Strzelecki ocalił prawie 250 000 dzieci od śmierci głodowej? Może głównie za to powinny go cenić obecne i przyszłe pokolenia.